Raz. Witajcie ludzie, nazywam się Aneta Kisiel. I chcę wam powiedzieć, że to, co się nazywa dzisiaj, nie będzie trwało wiecznie. Ten czas na ziemi kiedyś się skończy. I każdy człowiek będzie musiał odpowiedzieć, zdać sprawę najwyższemu ze swojego życia tutaj na ziemi. Ale tu nie chodzi o to, czy ty jesteś dobry, czy zły, ile dobrych rzeczy zrobiłeś i ile złych. Będziesz odpowiadał za to, co zrobiłeś ze świętą krwią Jezusa Chrystusa. Większość z was to katolicy i często słyszycie w swojej świątyni: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Baranek Boży, który gładzi grzech świata, ma na imię Jezus. Baranek Boży, który gładzi twój grzech, ma na imię Jezus. I jeśli uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, zbawiony będziesz. Dlaczego zastępczą ofiarę? Dlatego, że powinieneś ty wisieć na krzyżu za swój grzech. Bo karą za grzech jest śmierć. Powinieneś wisieć na krzyżu. Ty powinieneś tam zawisnąć, ale a nie Jezus. Jezus jest sprawiedliwy. To baranek Boży, który zgładził twój grzech. Twój grzech został zgładzony. To jest dar Boży, zbawienie. Ale żeby być zbawionym, musisz ten dar przyjąć. Musisz narodzić się na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego, jeśli nie narodzisz się na nowo z Jego Ducha. Jeśli nie pozwolisz, aby święta krew Jezusa obmyła cię z twoich grzechów, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Zbawienie to jest dar. To jest Boży dar dla każdego człowieka. I nie zasłużysz na zbawienie swoimi dobrymi uczynkami. Bo dostałeś 10 przykazań, których nie jesteś w stanie wypełnić. Zawsze w którymś momencie zawalisz jedno z 10 przykazań. I jeśli jedno zawalisz, nie wypełnisz, to należy ci się śmierć. A zbawienie jest łaski. Ale ja chcę żyć. Już dzisiaj możesz się pojednać z Bogiem. Jeśli tylko uwierzysz. Jeśli tylko uwierzysz i wezwiesz imienia Jezus. Ja nazywam się Aneta Kisiel. I kiedy miałam 17 lat, nie chciałam już żyć. Nienawidziłam swoich rodziców. I miałam tabletki, które połknęłam. Ale powiedziałam: Boże, spraw, żebym umarła albo żebym żyła. Chciałam umrzeć i chciałam już to skończyć, to życie moje. Ale jeśli miałam żyć, to bardzo chciałam, żeby się nikt nie dowiedział. Dlatego, że mieszkałam w małej wsi i nie chciałam plotek. I nie chciałam płukanki żołądka. I nie chciałam potem patrzeć moim rodzicom w oczy. I kiedy obudziłam się następnego dnia, poczułam coś bardzo delikatnego w żołądku. To było jak przypomnienie: wczoraj zjadłaś garść tabletek, a dzisiaj żyjesz. Zjadłam garść tabletek i przeżyłam. Nie stało mi się nic. Dlatego, że zawołałam ze swojego serca do żywego Boga. Ale ja w tamtym czasie nie wiedziałam, że Bóg mi odpowie. Bo w katoliku poznałam martwego Boga. Poznałam figurę na krzyżu. Poznałam medalik. Poznałam martwą religię, która nie zbawia, która trzyma na dystans od Boga. A On przyszedł w Jezusie. Przyszedł i dał się poznać, żywy Bóg. Ludzie, zbawienie jest łaski za darmo. Jestem tutaj.
po to, żeby ci powiedzieć, że jeśli nie pojednasz się z Jezusem, to pójdziesz do piekła. Pójdziesz do piekła. Twoja religia ci nie wystarczy. Twoja religia ci nie wystarcza, ani żaden twój dobry uczynek, bo religia jest martwa. I może nie wiedziałeś, ale twój Bóg nie jest katolikiem. Bóg nie jest prawosławny. Bóg nie jest protestantem. Bóg jest święty. On dał się poznać w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Jeśli chcesz żyć, to musisz pojednać się z Bogiem. Jeśli chcesz poznać prawdę, to musisz uznać ofiarę Jezusa. Musisz uznać ofiarę Jezusa Chrystusa. Nie ma dla ciebie innego wyjścia. Twoje życie jest puste. Kimkolwiek jesteś, mówię do ciebie, że twoje życie bez Boga jest puste. Twoje życie jest puste. Twoje dobre uczynki są jak splugawiona szmata. Wiesz, dlaczego tak jest? Bo tak mówi Boże Słowo. A ja dzisiaj poznałam żywego Boga. Poznałam żywego Boga. Nie poznałam figurki, nie poznałam religii. Chociaż mi od dzieciństwa wtłaczali martwą religię. Ale przyszedł dzień, że ja do Niego zawołałam. Możesz zrobić tak samo. Możesz zrobić tak samo, póki jest czas. Dopóki jest czas, zegnij swoje kolano. Bo jeśli teraz nie zegniesz swojego kolana, to przyjdzie dzień, kiedy ono się ugnie na potężne imię Jezus. Wtedy, kiedy ty staniesz na sądzie wiecznym, odpowiesz tam. On ci puści cały film twojego życia. I możesz teraz wybrać, możesz zdecydować. Możesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha już dzisiaj, już teraz. Dlatego, że zbawienie jest z łaski za darmo. Nikt za ciebie nie wymodli twojego zbawienia. Żadna ciotka, babka, ojciec, matka. Nieważne, ile razy chodziłeś do kościoła. Nieważne, czy się modliłeś. Zbawienie jest z łaski za darmo. Nieważne, jakie masz wykształcenie, jakim jesteś człowiekiem, jaką masz przeszłość. Może kradłeś, może jesteś kryminalistą, może jesteś prostytutką, a może jesteś porządnym obywatelem. Ale to w ogóle nie ma znaczenia. To w ogóle nie chodzi o to, żebyś był dobry. To w ogóle nie chodzi o to, żebyś się starał, bo Jezus już się postarał. Bo Jezus się postarał. Jezus, jeśli to imię cię nie rusza, jeśli to imię nie sprawia, że zginasz swoje kolano, to dlatego, że go nie poznałeś. A jeśli go nie poznałeś, to jesteś wrogiem Boga. I już dzisiaj się musisz pojednać, bo to dzisiaj nie będzie trwało wiecznie. Ten czas na ziemi tutaj się skończy. On się skończy szybciej, niż myślisz. Ten czas się skończy na ziemi. A ja chcę ci powiedzieć, że musisz się narodzić na nowo. Musisz się narodzić na nowo, żeby wejść do Królestwa Bożego. Uwierz w to, że Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu poniósł ciężar twoich win. I tu nie chodzi o to, żebyś chodził do kościółka. Tu nie chodzi o to, żebyś był dobry. Tu chodzi o to, żebyś żył. Jestem dzisiaj tutaj na ulicy, dlatego że ja poznałam żywego Jezusa Chrystusa. Ja doświadczam żywego Boga. I mówię to tutaj, żebyś też tak miał. Żebyś był zbawiony. Żebyś nie chodził w ciemnocie, bo religia to ciemnogród. Czy słyszysz? Religia to ciemnogród. Każda religia to ciemnogród. A Bóg jest żywy. Bóg jest święty. Bóg nie jest religijny. Bóg nie jest religijny. Jeśli potrzebujesz żywego Boga, to przyjdź do Niego. Jeśli masz pretensje do Boga, to przyjdź do Niego. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest przyczyną zła w twoim życiu. To nie Bóg wszczyna wojny na tym świecie. To nie Bóg daje choroby.
bo Bóg to dobry ojciec i On nie daje chorób. On nie daje chorób. On powiedział, że jestem święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Ale jestem z tym, który jest pokornego serca. Jeśli potrzebujesz zbawienia, to podejdź tutaj. Będę się o ciebie modliła. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to podejdź, będę się o ciebie modliła, a zostaniesz uzdrowiony. Jeśli potrzebujesz, to przyjdź. Bo Jezus powiedział, kto pragnie, nie przyjdzie. Niech przyjdzie ten, kto pragnie. Ale ten, kto nie przyjdzie, nie pragnie, niech nie przychodzi. Jeśli nie pragniesz, to nie przychodź. Ale jeśli pragniesz Jezusa, jeśli masz pustkę w swoim życiu, to przyjdź. Kto pragnie, niech przyjdzie. A ja mu dam darmo wodę życia. Dam ci darmo tego, czego sama spróbowałam. Dam ci darmo tego życia, które mam w sobie. Święte życie, sprawiedliwe życie. Życie z łaski, przez krew Jezusa Chrystusa. Nie z uczynków. Jeśli pragniesz, to przyjdź.